Teatr tańca jest dziedziną sztuki, w której ciało aktora tancerza poddawane jest najróżniejszym wyzwaniom, a przy tym potężnym przeciążeniom. Umiejętność zadbania o siebie, przygotowania się do pracy oraz odpoczynku jest jedną z ważniejszych kwestii, jakie poruszymy podczas naszego warsztatu. Z tej strony Paweł Urbanowicz z Vagabond Physical Collective. Jest ze mną Ania Mikuła, a to jest drugi odcinek naszego warsztatu Wstęp do metody ciała prawdziwego. Witamy Was serdecznie. Dzisiaj powiemy parę słów na temat higieny pracy aktora tancerza. Jest to drugi odcinek naszego warsztatu, więc jeżeli trafiliście tu przez przypadek, to tutaj macie link do pierwszego odcinka. Dzisiejszy odcinek będzie miał specyficzną formę. Po krótkim wstępie opowiem Wam dziś o różnych rodzajach rozgrzewek i wytłumaczę, na czym polegają składające się na nie poszczególne ćwiczenia. Pod koniec każdego omówionego wątku znajdziecie link do osobnego filmu, będącego prezentacją całej rutyny wykonanej w czasie rzeczywistym. W ten sposób będziecie mogli najpierw zapoznać się z ćwiczeniami, a następnie wykonać poprawnie poszczególne rutyny. Każdy kolejny odcinek naszego warsztatu zaczynać będziemy tymi właśnie rozgrzewkami, więc zapoznajcie się z nimi dokładnie. Każdy dzień na sali prób poprzedzamy szeregiem działań mających na celu jak najlepsze przygotowanie nas do aktywności twórczej. Przygotowanie aktora tancerza do pracy jest w oczywisty sposób zależne od dwóch rzeczy. Od zadań, z jakimi przyjdzie mu się danego dnia zmierzyć, oraz od aktualnego stanu jego ciała i umysłu. Istnieją jednak pewne uniwersalne zasady czy wskazówki przygotowujące nas na większość twórczych sytuacji. Działania te możemy podzielić na parę etapów. Przygotowanie socjalne to nic innego jak przywitanie się z członkami naszego zespołu. Jest to czas, w którym dzielimy się ze sobą informacjami, jak się dzisiaj czujemy, co u nas słychać i wokół czego krążą nasze myśli. Nie bagatelizujcie tego etapu. Wierzcie mi, że wolicie wiedzieć zawczasu, czy wasz partner jest rozkojarzony, zanim polecicie na głowę z takim założeniem, że was złapie. Jeśli prowadzicie próbę lub trening w pojedynkę, jest to czas na zapytanie samego siebie, jak się dziś czujemy, o czym myślimy i w jakim stanie jest nasze ciało. Przygotowanie środowiskowe oznacza upewnienie się, że mamy komfortowe warunki pracy. Upewnijcie się, że macie wystarczająco dużo miejsca do ćwiczeń, czy nic Wam nie przeszkadza, ani nic nie rozprasza Waszej uwagi. Jest to również czas na przygotowanie wszystkich rzeczy, jakich będziemy potrzebować podczas danego treningu. Dziś jest to sportowe, wygodne ubranie, zeszyt i długopis, butelka wody. Przygotowanie fizjologiczne oznacza zadbanie o to, abyśmy byli przed treningiem wyspani, najedzeni i nawodnieni. Jest to również czas na upewnienie się, czy nie potrzebujecie jeszcze skorzystać z toalety. Kiedy mamy już te etapy za sobą i jesteśmy przygotowani do pracy, możemy przejść do rutyn rozgrzewkowych. Rozgrzewki mentalnej, rozgrzewki fizycznej, rozgrzewki technicznej, jeżeli pracujemy daną techniką ruchową czy aktorską, oraz do przygotowania roli, czyli powtórzenie materiału z poprzednich prób. Rozgrzewka mentalna ma na celu oczyszczenie naszej uwagi ze wszelkich codziennych spraw i skupienie jej na tym, co tu i teraz. Większość rozgrzewek mentalnych oparta jest na grach rytmicznych, na ćwiczeniach na refleks, na gotowość do działania, gdyż te zadania właśnie wymagają od nas wejścia w ten stan bycia obecnym. Dziś jednak pokażemy Wam inny rodzaj rozgrzewki mentalnej, rozgrzewkę zmysłową. Jest ona jedną z bardziej niedocenianych form przygotowania się do pracy. Tymczasem w moim odczuciu jest absolutnie niezbędną do jakiejkolwiek pracy twórczej. Rozgrzewka ta nie wymaga wcześniejszego przygotowania, odsyłam Cię więc prosto do niej. Po rozgrzewce mentalnej przyszła pora na rozgrzewkę fizyczną. Zaprezentujemy Wam dzisiaj dwie rutyny rozgrzewkowe, dzięki którym będziecie w stanie porządnie rozgrzać swoje mięśnie. Rozgrzewka mięśni głębokich kręgosłupa jest rutyną zaczerpniętą z techniki tańca modern opracowaną przez Jose Limona, tancerza i choreografa działającego w Ameryce w połowie XX wieku. Ostatnie ćwiczenie z tej rozgrzewki jest zaczerpnięte z techniki dynamic phrasing polskiego tancerza i choreografa Macieja Kuźmińskiego. Rutyna opiera się na paru prostych sekwencjach ruchowych, które powtarzać będziemy w cyklu jedna po drugiej i tak w kółko.
Bardzo ważna w tej rozgrzewce jest precyzja wykonywanego przez nas ruchu, w szczególności precyzja pracy kręgosłupa oraz izolacji miednicy w przestrzeni. Drugim ważnym elementem tej rozgrzewki jest praca z oddechem. Każdy nasz ruch powinien trwać tyle, co nasz wdech lub wydech. Sekwencja pierwsza. Roll down, po czym roll up. W tej sekwencji szczególnie zwróć uwagę na pracę kręgosłupa. Staraj się poruszać nim krąg po kręgu zamiast całymi blokami. Krąg po kręgu w dół i w górę. Jednocześnie uważaj, aby miednica nie przesuwała się przy tym do przodu i do tyłu. Zakotwicz ją w przestrzeni. Schodząc w dół robimy wydech, wchodząc w górę wdech. Sekwencja druga. Zaczynamy od wejścia w pozycję, którą nazywamy łukiem w przód. Tym razem podczas zejścia w dół staramy się zadziałać wszystkimi kręgami jednocześnie. W tym samym czasie uginamy nogi w kolanach. Gdy tylko wejdziemy w pozycję, zaczynając od czubka głowy, powoli krąg po kręgu sięgamy głową w tył, tworząc kształt łuku w tył. Gdy tylko poczujemy, że głowa pociąga za sobą miednicę, prostujemy nogi w kolanach. Po wejściu w maksymalną pozycję wykonujemy całą sekwencję od tyłu. Uginamy kolana, krąg po kręgu wracamy do łuku w przód, po czym wracamy do pozycji początkowej. Wykonując tę sekwencję, ponownie staramy się nie przesuwać miednicy do przodu i do tyłu, a jedynie do góry i na dół podczas zginania i prostowania kolan. Podczas każdego zejścia w dół robimy wydech, zaś wdech podczas każdego wejścia w górę. Sekwencja trzecia. Starając się zachować wyprostowany kręgosłup, uginamy nogi w kolanach, po czym prostujemy je, jednocześnie wchodząc w pozycję stołu. Staramy się utrzymać cały kręgosłup w pozycji poziomej, po czym wszystkimi kręgami naraz schodzimy do pozycji łuku w przód, ponownie uginając przy tym kolana. Na koniec prostujemy kolana i jednocześnie wykonujemy roll up. Krąg po kręgu prostujemy kręgosłup do pozycji początkowej. Ponownie, podczas każdego zejścia w dół wykonujemy wydech, podczas wejścia w górę wdech. Te trzy sekwencje będziemy wykonywać jedna po drugiej w kółko, zaczynając od bardzo wolnego tempa i stopniowo przyspieszając. Po wykonaniu kilkunastu takich serii przejdziemy do kolejnej sekwencji. Sekwencja czwarta. Łuki w bok. I tym razem wykonujemy ruch wszystkimi kręgami jednocześnie, zarówno wyciągając czubkiem głowy na boki, jak i wracając do pozycji początkowej. W tej sekwencji wyjątkowo ważne jest utrzymywanie naszej miednicy w tym samym miejscu w przestrzeni. Nie pozwólcie, aby przesuwała się ona w prawo i w lewo. Idąc w bok, wykonujemy wydech, wracając do pozycji neutralnej, krótki wdech. Sekwencja piąta. Pod koniec sekwencji czwartej wykonamy pełne obroty kręgosłupa wokół miednicy. Najpierw w prawo do przodu. W lewo do przodu. Następnie w prawo do tyłu. Pilnuj nie przesuwania miednicy w przestrzeni. I w lewo do tyłu. I tak w kółko. Sekwencja szósta. Pozostała nam już tylko sekwencja rotacyjna. Delikatnie zegnij nogi w kolanach. Odpychając się stopami od podłogi, przenoś swój ciężar ciała z jednej nogi na drugą. Wykorzystując wytworzony w ten sposób pęd, pozwól, aby twój kręgosłup skręcał się stopniowo krąg po kręgu, aż po czubek głowy, to w jedną, to w drugą stronę. Podepnij pod ten ruch swingi rękami. Z początku w poziomie,
a następnie zaokrąglając ruch poprzez ósemki do przodu. Na koniec powoli wygaś ruch, zarówno w rękach, jak i w nogach. I to tyle, jeśli chodzi o tę rozgrzewkę. Jeśli wszystko jest dla Ciebie jasne, klikaj link poniżej i wykonaj z nami całą rutynę. Rozgrzewka mięśni głębokich jest skutecznym sposobem na przygotowanie naszego ciała do zadań o średniej intensywności. Jeżeli jednak planujecie wykonać porządny trening fizyczny, zachęcamy Was do wykonania kolejnej rutyny rozgrzewki wydolnościowej. Rutyna wydolnościowa składa się z szeregu ćwiczeń, które będziemy wykonywać jedna po drugim z krótkimi przerwami pomiędzy. Podczas przerw nie rozluźniamy się zupełnie, lecz utrzymujemy stały puls. Utrzymywanie stałego rytmu ruchu przez całą rutynę jest najistotniejszym elementem tej rozgrzewki. Za chwilę pokażemy Wam poszczególne ćwiczenia rutyny wydolnościowej. Ćwiczenie pierwsze. Zwróćcie uwagę na utrzymanie łokci w pozycji poziomej oraz precyzyjne utrzymanie tempa ruchu. Ćwiczenie to dynamicznie rozciąga nam klatkę piersiową oraz tyły ud. Ćwiczenie drugie. Podczas tego ćwiczenia kierujcie swoje ręce precyzyjnie od jednej pozycji do drugiej. Podczas skrzyżowania nóg jedna z rąk sięga nad głowę, podczas rozkrzyżowania schodzi z powrotem w dół w okolice miednicy. Krzyżujcie na zmianę jedną i drugą nogę, tak jak podnosicie na zmianę obie ręce. Poczujcie, jak podczas tego ćwiczenia rozciągają Wam się oba boki tułowia, od miednicy po pachę. Ćwiczenie trzecie. To ćwiczenie jest typowo siłowe. Zauważcie, jak całe nasze ciało obraca się wraz z miednicą to w jedną, to w drugą stronę. Podczas lądowania uderzamy przed siebie tą samą ręką, co noga, która jest z przodu. Pilnujcie rytmu. Ćwiczenie czwarte. Prawdopodobnie znacie to ćwiczenie ze szkoły. Dodamy jednak do tego skręty tułowia w stronę unoszącego się kolana. Wyobraźcie sobie, że uderzacie kolanem o coś, co trzymacie właśnie w dłoniach. Ćwiczenie piąte. To ćwiczenie prawdopodobnie również jest Wam znane. Postarajcie się zachować jednak szeroką pozycję nóg. Ćwiczenie szóste. Tu również najistotniejsze jest utrzymanie precyzji w czasie. Nie gubcie pulsu. Są to niskie podskoki, utrzymujące naszą miednicę na jednym poziomie. Podczas każdego podskoku staramy się unosić jak najwyżej kolana. Ćwiczenie siódme. Wykonujemy naprzemienne przeskoki, jednocześnie skręcając kręgosłup w stronę nogi z przodu. Ćwiczenie to dynamicznie rozciąga nam na zmianę przody i tyły ud oraz mięśnie lędźwi. Tych 7 ćwiczeń tworzą jeden obwód naszej rutyny. W linku poniżej znajdziecie nagrania 3 powtórzeń takiego obwodu. Jest to wystarczająca ilość, by Was dobrze rozgrzać. Z czasem jednak możecie poczuć, że zbudowaliście już na tyle dobrą formę, że 3 powtórzenia to dla Was za mało. Nagranie to zostało tak zmontowane, byście mogli poprzez odtwarzanie w pętli wykonać dodatkowe powtórzenia. I to już wszystko, co musicie wiedzieć na temat tej rozgrzewki. Klikajcie i bawcie się dobrze. Na koniec pokażemy Wam jeszcze, w jaki sposób możemy regenerować nasze ciało poprzez krótkie rozciąganie. Ta rutyna również nie wymaga wcześniejszego przygotowania, więc odsyłam Was prosto do niej. Ćwiczenia ruchowe, które Wam dzisiaj zaprezentowaliśmy, są zaczerpnięte z najróżniejszych technik tanecznych, jednak same w sobie nie są częścią metody ciała prawdziwego. Esencją tej metody nie jest bowiem co robimy, tylko w jaki sposób to robimy. W poprzednim odcinku mówiliśmy o wymuszaniu działania na naszym ciele wbrew jego woli i o pojawiającym się w nas przez to konflikcie wewnętrznym. Najważniejszą, a przy tym najtrudniejszą do zrealizowania w praktyce zasadą metody ciała prawdziwego jest działanie, lecz nie wbrew woli naszego ciała. Żelazna dyscyplina może być super skuteczna w wielu dziedzinach życia, lecz zauważcie, że dyscyplina oznacza nic innego jak ignorowanie naszej emocjonalności względem zadania, które mamy do wykonania. A w kontekście pracy aktorskiej takie ignorowanie swoich uczuć jest po prostu niepożądane. Jeżeli z jakiegoś powodu czujecie opór przed wykonywaniem tych lub jakichkolwiek innych rutyn treningowych, słuchajcie się w siebie w poszukiwaniu odpowiedzi dlaczego.
Być może wasze ciało daje wam do zrozumienia, że w danym momencie faktycznie potrzebujecie bardziej odpoczynku niż treningu. A być może to, co was blokuje, to poczucie przymusu, poczucie strachu lub wstydu. Nie ignorujcie tych odczuć. Przyjmijcie je do wiadomości i zaopiekujcie się sobą. Wola naszego ciała potrafi być naprawdę silna i wytrwała, a przez to może się wydawać skuteczna. Jednak prawdziwa nasza moc jest ukryta w naszej spontaniczności, naszej uczuciowości. Jedynie czego potrzebujemy, to nauczyć się z niej korzystać. Jak zwykle zachęcam was do dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w komentarzach pod filmem lub przez kontakt mailowy. Możecie też kontaktować się z nami przez Facebooka lub Instagrama. A na ten moment to tyle. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia w trzecim odcinku.